Dzień dobry Pani, witam Was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, właśnie wróciłam od fryzjera, byłam na takim szybkim nawilżaniu włosków. Powiem Wam, że naprawdę była im potrzebna taka regeneracja po tych właśnie moich jeziorach, po tych morzach, po tych basenach, po tym słońcu szczególnie, które tak teraz gdzieś mega mocno grzało, no i w sumie dalej grzeje. Są takie milusie, mięciutkie i takie mega przyjemne, a co najlepsze to, słuchajcie, tak pachną, po prostu jak idę, to normalnie czuć je po prostu wszędzie, ale tak zazwyczaj jest właśnie, jak się wróci od fryzjera, to one tak bardzo, bardzo ładnie pachną i fajnie jest to, że pachną też długo. Obstawiam, że już jutro będą tłuste, dlatego że zawsze jak ja wracam od fryzjera, to mam taki głupi instynkt brania i macania tych włosów i tak przejeżdżania sobie paluchami, a jeszcze jak one teraz są takie mięciutkie, milusie, to w szczególności włosy nie będą mi już pachniały, tylko jak wyjdę od fryzjera, dlatego że dostałam, słuchajcie, taką odżywkę dla blondynek i ona, słuchajcie, tak rewelacyjnie pachnie. Matko jedyna, co to jest za zapach, cudowny. Byłam jeszcze, słuchajcie, na zakupkach, więc w sumie zbieram teraz manatki, zbieram wszystkie swoje rzeczy. Lecę do domu, lecę się ogarnąć, dlatego że idę do salonu, mam 3 klientki. I widzimy się, moi drodzy, już po mojej pracy. No i moi drodzy, jestem już po klientach, mam wszystko ogarnięte, jestem przebrana w strój kąpielowy, dlatego że jedziemy za niedługo z Talą nad wodospad i jedzie się na niego jak na szklarską porębę. Z tego co pamiętam, to jest nad przesieką, przesieka, coś takiego, ale w każdym razie, słuchajcie, jest tam po prostu tak cudownie, to jest takie mega chillowe miejsce, jest tam taka cisza, spokój, ptaszki ćwierkają, dookoła natura, po prostu jest, no, rewelacyjnie, naprawdę jest rewelacyjnie. Oczywiście Wam pokażę wszystko. Jedziemy, moi drodzy, kąpać się w wodospadzie. Tak, jedziemy morsować ogólnie. Ja wiem, to brzmi śmiesznie, morsowanie w sierpniu. Nie, no dobra, to się chyba nie nazywa morsowanie, bo jeżeli jest to w sierpniu, to chyba nie jest morsowanie. Ale w każdym razie, słuchajcie, woda tam jest tak okropnie zimna, że jak my ostatnio byłyśmy z Talą, to jak wyszłyśmy, to miałyśmy całą czerwoną skórę, po prostu tak nas strasznie szczypało. Oczywiście nie byłyśmy długo w tej wodzie, byłyśmy chyba z jakieś 6-7 minut, coś takiego, dlatego że naprawdę dłużej chyba się nie da wytrzymać, bynajmniej my nie dałyśmy rady, ale w każdym razie mam spakowany ręcznik, biorę statyw, biorę aparat i lecimy chillować. Ogólnie to dojechaliśmy, moi drodzy. Jeszcze w sumie mamy kawałeczek, żeby tam dojść. A zobaczcie, jak wyglądamy. Halinka to wygląda jakby na plaży. Sukienka w kwiatki, klapeczki pomarańczowe, torba w polemki plażowa. Ja jestem nie lepsza, też mam klapeczki. No ale nie taka lepsza jak Halinka. Idzie pani z dzieckiem. Tak. Buty górskie. A my po prostu jak na lato. Normalnie jak na plaży. Ja tam mam taką pompę z nosu. Bo te klapki tak nie mogę. To jest stromo, jest właśnie. No, a tu jest stromo. Ale ja już mam teraz, to jest przetestowane. Ja też mam w klapeczkach. Też byłeś w klapeczkach, tak. No? Teraz jeszcze jest ok, bo idziemy z taką sobie taką śmieszną dróżką. Trochę kamyków. Dobra, nie trochę. To są już duże kamole. Ale tam w lesie będzie gorzej, dlatego że tam są wystające konary. Ale jak zaraz zobaczycie to miejsce, to jest po prostu. I to nie jest nad przesieką, tylko w przesiece. Przesiece, no. No, a ja wcześniej powiedziałam nad przesieką. Woda spod podgórnej w przesiece. Czujesz, jak ci się klapki ślizgają? Jak ci palce wychodzą? Potem będzie gorzej. On sobie gdzieś poszedł i ona sobie... Opłakałam się. Ja nie lubię ochy, bo idą. A już słyszeli do nas, wyśmiali. Co to? I którą stronę? Co? Co teraz? Nie. Czy mała nie wiem, czy to był za skroniec. Nie. Teraz to się stale tak boję. Idź pierwszy. Ej, słuchaj, tu był taki wielkie coś. Ślizgające się, ale ty to widziałaś? To nie było. Ja to widziałaś? To był... O matko, ty, ja mam chwilowy zawał, słuchajcie, tak mi się klapki ślizgają, że nie wiem, czy ja to idę. Wake up.
Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Proszę coś powiedzieć do kamery. Proszę powiedzieć, co mi pani dzisiaj rano zrobiła. Dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzień drugi. Jedziemy w cudowne miejsce, bo nie wiecie w jakie, dlatego że widzicie to na miniaturce, no bo to jest przełom, moi drodzy, przełom, to jest przełom. To są polskie Malediwy! Emocje, ale co? Emocje. Ogólnie Sebastian z Natalką nie mają takich emocji, dlatego że mega im nie chciało się jechać. Ja ich naciągnęłam, namówiłam. Dalej trochę marudzą. Sebastian w pierwsza bułkę. Ale nie marudzimy miejscem, tylko drogą, bo tam się jedzie 3,5 godziny. Tak, mamy 3,5 godziny. Wydaje mi się, że jest warto. Z tego co widziałam po Instagramie, z tego co pisali mi gdzieś tam znajomi, warto jechać, zobaczyć. No i tyle. I co, mamy 3,5 godziny trasy. Jest godzina... Mielibyśmy już 2,5, ale dopiero wyjeżdżamy. 7:50, mieliśmy wyjechać o 6:00. No, ale no tak bywa. Życie, no. Będzie fajnie. Tak. No i moi drodzy, dojechaliśmy, ale musimy 20 minut z bucika sobie iść. 15 już. Sebastian z Talą nie są zadowoleni z mojego pomysłu. Prawie, słuchajcie, żeśmy się ugotowali w aucie. Bo nie mogli. No, ale... Ja normalnie od dzisiaj nie chodzę na siłownię, tylko będę jeździć z Tobą autem w takie gorące dni, bo tyle tłuszczu spaliłam. Wypociłaś! Nie spaliłaś, wypociłaś. Ja to spaliłam. To się nie zmieni, że to wąż znowu. No nie, lepiej tych węży, to lepiej, żeby nie było. A ogólnie to nie wiemy, gdzie iść. Nie idziemy za tłumem? Nie, tam też jest tłum. Okej, okay. Słuchajcie, zaraz zobaczycie Malediwy. Zaraz zobaczycie, poczekajcie. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light, running tired and broken. Moi drodzy, a więc tak, sytuacja wygląda następująco. Słabe te polskie Malediwy. Znaczy... Nie no, fajnie zobaczyć. Tak, nie no, tak. Zrobić, jak ktoś ma tutaj bliżej. Dokładnie. Nie? Wtedy warto, a tak 3,5 godziny drogi, jak na to, że jesteś tutaj na dobrą sprawę chwilę. No, to prawda. To tak średnio, nie? Jest ładnie, żeby jak zobaczyć, tak, ale... tak. Żeby na przykład ewentualnie gdzieś na przykład przyjazdem, co nie? Tak, żeby tutaj zajechać właśnie, na godzinkę. Po drodze gdzieś, nie tak, wiem, to jest Katowic, spoko. Tam, no. Mega fajnie. Ale no, my żeśmy zrobili dobrą trasę. Mam nadzieję, że... Moi friends nie będą mieli mi za złe, dlatego teraz poszukujemy w internecie, czy nie ma jakiegoś jeziora po drodze, żeby po prostu gdzieś się wbić, przekąpać się, ochłodzić się, no bo tutaj niestety, ale nie można. Ale znaleźliśmy taką fajną miejscóweczkę, rozcięliśmy kocyk, mamy piwko zero, także poczylujemy chwilę, znajdziemy jakieś jeziorko i po prostu będziemy sobie... zmierzali w tamtą stronę. Sebastian to w ogóle zawiedziony jest. Ja jestem szczęśliwy. Szczęśliwy jesteś? Tak. Okej. Okay. No, ale nie najgorzej. Mogło być lepiej. Oczywiście na Instagramie, wiadomo jak to na Instagramie, zdjęcia pokazywały piękne polskie Malediwy. Ale nie jest najgorzej. Nie najgorzej. Myśleliśmy, że będzie lepiej. I wiecie, gdzie wylądowaliśmy? Proszę bardzo. Na plaży. Prawdę tylko w nawigacji jak to się nazywało. No, sprawdź. To nie plaża w Stegnie. To nie plaża w Stegnie, nie. Na zbiorniku Pogori 3. Ej, ale powiem wam, że jezioro jest przeogromne. I super. Ciepła woda, trzecia rzeczka. Dużo ludzi. Atakują robaki. Tak, prawda. Ale mamy, słuchajcie, patrz. Dinozaura chciałam powiedzieć. Krokodyla Maksia, leżak rodziców, opalamy. I co, zwijamy za 15 minut, nie? 10 chyba. Mamy 4 godziny do domu. No cóż. Przez nas problem.